Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 21 werset. Żyć tak, jak się Bogu podoba. Taki przykład zostawił nam Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus nie tylko przyszedł na tę ziemię, aby umrzeć na krzyżu w zastępczej ofierze dla zgubionych grzeszników. On żył tutaj ponad 30 lat, aby dać przykład dla życia, które podoba się Bogu. Z 4 Ewangelii dowiadujemy się, jak Pan Jezus w przeróżnych sytuacjach uczcił Boga przez swoje zachowanie i wypowiadane słowa. Jako dziecko Pan Jezus był poddany swoim rodzicom, o czym czytamy w Łukasza 2:51. Dlatego powinien być dla każdego dziecka wielkim przykładem, aby być posłusznym ojcu i matce i nimi nie pogardzać. Także Pan Jezus pracował wiele lat jako cieśla, co mówi nam Ewangelia Marka 6 rozdział 3 werset. Tutaj jest nam wzorem, abyśmy własnymi rękoma troszczyli się o własne utrzymanie i powierzone nam obowiązki. I powierzone nam obowiązki wykonywali rzetelnie i wiernie. Przed dniem pełnym pracy Pan Jezus wycofywał się na ustronne miejsca, aby być sam na sam ze swoim Ojcem, modlić się do Niego i aby dać się pouczać. Marka 1 rozdział 35 werset oraz Izajasza 50 rozdział 4 werset nam o tym mówią. Gdy będziemy się starać odpowiednią ilość czasu rankiem spędzać w obecności Bożej, trudności dnia codziennego nie przeciążą nas tak łatwo. Ponieważ Pan Jezus głosił prawdę, był odrzucony i ostatecznie zabity, o czym świadczy nam Ewangelia Jana 8 rozdział 40 werset. Czy jesteśmy gotowi, aby stać po stronie prawdy i wziąć na siebie tego konsekwencje? Na krzyżu Pan Jezus modlił się za swoich nieprzyjaciół. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasza 23:34 nam o tym mówi. Tutaj pokazał wierzącym, z jak dobrym usposobieniem powinni odnosić się do ludzi, którzy ich nienawidzą i wrogo się do nich odnoszą. Pan Jezus Chrystus przypisuje im niewiedzę i życzy im tego, co dobre. Tak właśnie postępował w wielu miejscach Pan Jezus. Żył tak, jak się Bogu podoba. Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. O tym mówi nam pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 21 werset.